Wszystkim witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jest ze mną Lukas Luther Repus. Dzień dobry. Cześć. I gramy w Warcraft 3, mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś pokazać, skilla, czy po prostu no, pobawić się dobrze w tej grze. Nie upaść. No, nie upaść. Dobra, pierwszy filmik leci do każdego na kanał, a potem jest tak, że jutro o 16 u Repusa, potem u mnie, potem u Lutera i na końcu u Lukasa, każdy odcinek codziennie, co nie? Tak. Raz na dzień jeden odcinek. No i co, startujemy? Ja z Lukasem na Lutera Repusa. Najlepszy team. Tak. Repus znowu mi to wygra. Ogólnie wszyscy mało graliśmy w tą grę, więc prawdopodobnie... Poza Lukasem, który no lał. Skilla będzie mało. Oj tam mało od razu. No nie, i zabrał moich różowych, to już nie ten sam. Nie jesteśmy po prostu tutaj niedźwiedziem, prawda? No, ale ty się śmiej, ale jak ja oglądam go StarCrafta, to on umie w to grać. No, a dlaczego miałby nie umieć, jak był w platynie? No sorry, przepraszam. Ale platyna to nie jest wysoko, chyba sobie co pamiętam. Ja się nie znam, no ale podejrzewam, że jednak no platyna to platyna, no. Coś ja potrafi wiem. Raczej. Ale to zaraz może będzie. Źle co pamiętam, to za dawno nie grałem. Co tak ja słabo? Ja grałem na ten Wings of Liberty, a już potem mi się już nie chciało grać. No to doszedłem do wniosku, że to jest jak zwykle, że wiesz, easy to play, hard to master, nie? Co robi mój wspaniały sojusznik? Rozwija się. Tak. Bardzo dobrze, sojuszniku mój. Jesteś wielki. Już zaraz będę, jak Lukasa podbiję. No, ale to mów, co on robi, bo wiesz... Nie, nie powiem. Co u tego Repusa. Nie mogę powiedzieć, co on robi. Wysyłam do ciebie biednych uchodźców. No, już? Już. Spoko. Ogólnie mapa jest zamknięta tak drzewami, więc mamy chwilę na rozbudowę dobrą. To w sumie dobrze na taką pierwszą grę akurat. Na rozgrzewkę, żeby sobie przypomnieć, o co chodzi w tej grze. Tutaj zaraz przyjdą wielkie prosy. Będą krzyczeć, będzie że nie umiemy grać. Ja już zrąbałem na początku. Czemu? To bardzo bo sobie dobrze. Za dużo ludzi zacząłem produkować i nie miałem hajsu na budynek, kiedy dopiero potem strzeliłem się, że właśnie tak było. I teraz a, na przykład to wiesz. Nie mogę od razu bohatera kupić, tylko muszę czekać, aż budynek się skończy budować. No wiesz co, akurat jak jesteśmy tak pozamykani, to chyba ten bohater nie jest aż taki ważny, tak mi się zdaje przynajmniej. Pewnie ta. Znaczy, no bohater się przydaje, szczególnie na start, a będzie joju, Repus. Ale to na otwartej planszy, nie takiej zamkniętej. Że tutaj masz inne miejsce, które możesz polecić i raczej nikt ci go nie zapierdoli. Chyba. Ale to jest takie moje, wiesz, nubskie wrażenie, nie? Dobra, nie da się stąd uciec niestety, nic nie poskautuję. No właśnie też nie mogę. Szkoda, no. Projekt chciałby skautować, a tu się nie da, no. No co, zróbmy jakieś gule. Robię gule. Wszyscy słyszą, robię gule. Zaraz będę atakował. Kto jest na dole po prawej? Nie powiem ci. Czyli Lukas, dobra, to już wszystko mi wiadomo, okej. Okay. Więcej nie muszę wiedzieć. Panie gule. Więcej drewna. Repus, jak chcesz jakieś podpowiedzi... O Jezus! Wotan, ty się bój. Repus już ma taką armię, że ty już nie żyjesz. Dobra. Taka prawda, no co? Ja nie wiem, co ty się tak śmiejesz, Repus. Też nie wiem właśnie. I złe rzeczy się dzieją. Ma trzy jednostki? Co ty masz wiedzieć, co on ma? Co to za cheaty? Już tutaj wiedzieć. Oszukują. No coś ma, co ma, to ci nie mogę powiedzieć, co on dokładnie ma. No, mam coś sorry. Dla ciebie, pierdol. Dobrze. Ja idę w Mazbiesy, będę taki, że wam powiem. Tak nic mi to nie mówi. To jest kto tu grał? Kto jeszcze gra tymi nieumarłymi, bo ktoś ja. Z was gra? No to jak, lecimy z wieżyczkami już? Nie, to nie jest ta gra, żeby się bawić wieżyczki. Już widzę tę masę komentarzy, ja nie mogę patrzeć jak wy kaleczycie, już mi tutaj oczy wypala. No pewnie tak będzie. No i co z tego? To wyłącz, drogi widzu, któremu się to nie podoba. Jest taki przycisk, który pozwala wyłączyć to, co widzisz na ekranie. Resetu. A, dobra, pełne skupienie, zero komentarza, tak ma być. Jakoś tak to było, nie? Nie, ja wiem, jak to no, pierwsze. Jest. Ty, nie no, nie możemy tak robić, panowie, wiecie, musi być pełna profesja. No jest, no przecież cały czas jest, tylko tyle, że wiesz, takie skupienie nawet. Jesteś youtuberem, musisz tutaj, kurde. Halo, i właśnie nawet... teraz buduję tutaj wieżyczkę, tak, teraz atakuję, tak, na szybko. O, tutaj widzę, że już ktoś biegnie.
I mogę, i mogę na tych ziomkach robić tego, no dobra. Dobra, spadamy, widzenia. Okay. Jaką mamy tutaj, mamy maksymalną prędkość ustawioną? Nie wiem. Duża szybkość, wiesz? Aha, no to, to dobrze akurat. Ich. Ze wszystkim potrzebuję. Tutaj nie ma w ogóle żadnych obozów poza jednym, tak trochę słabo. Trzeba się przekopać. No, Repus, słabo. Musimy się do siebie przekopać nawzajem. Jak sobie życzysz? Po co ja tu w ogóle robię mas biesy, jak ja nawet nie mogę stąd wyjść? To mas w guli powinienem robić. I głupi lutel. Jak zwykle. No dobra. Repus. Czekaj, bo ja zgubiłem, gdzie miałem kuźnię. To spoko. Kuźnię masz po prawej. Ale nie w budynkach, tylko u mnie. Na mapie. Kuźnię zgubiłem. O, ta sama. Dobra, gdzie są moje gule? Nie, ciebie nie chcę, chcę gula. Ej. A, przekopać się do Repusa to będzie najważniejszy cel w tej rozgrywce chyba. Musimy się połączyć ze sobą. Boże, fuzje jakieś będą robić. Uważaj, Lukas. O nie? A, będą fuzje robić. To się łączą, jak geje. Fuzje od razu. Mhm. Po prostu się staramy być dla siebie mili. Dobra, pany, wyjdźcie tutaj, rozwalać to drzewo. I chodź, biesu. Po co mi mas biesów, jak jestem głupi? Po co mi mas biesów, jak nie mogę nawet przejść? Ale co ty tam rzuć bombę atomową jakąś puścił? Nie, spierdziałem się. Aha. Dobrze wiedzieć. Jesteś bardzo kulturalny. No wiesz, no to jestem po prostu otwartym człowiekiem. Nie, no ale nie, no to nie to czego się spodziewałeś. To jest wszystko, co można powiedzieć, że później. To ci się chwali. Nie, no bardzo dobrze, no czy ja mówię, że to jest coś złego? Nie no. Ja tam Repusa lubię. Kto by nie lubi? Tylko widzowie Lukasa. Czemu nie? No, lubię bo nawołuje do hejtu tylko, nienawiści. Powiem YouTube'owi, że takie coś robisz. I nie będzie hajsu za reklam. Tin. Trzeba będzie się jeszcze przekopać do Lukasa. Kurde, z której strony by się do ciebie przekopać? Tutaj jest dobre miejsce. Sobie powinienem zrobić jeszcze więcej właśnie panów i wy już możecie kopać. Ale nie, to jest dobry pomysł. Ja się przekopię, a ty potem przyjdziesz i mnie ściśniesz. Może lepiej się nie przekopywać. Ale Repus, miałeś mi pomóc się do siebie przekopać. Nie pyskuj, no. Oj, bo... Ja tu robię armię. Jak przyjdzie Wotan, to ci nie pomogę. Dobry sojusznik niezły. Nie będzie potrzebny. Okej. Okay. Tak jesteś dobry? Prawdę w to wierzysz? Jestem wymasterowany, to gram od 12 lat. To fajnie. Jak od tygodnia. Nie ma jak grać z tobą, Repus. Mamy szansę. O ty frajerze, o nie, szybko, idziemy na dół, trzeba to zniszczyć. Co za frajer się rzucił? Biesy, dobra, rób tam wyjazdy. Biesy drogie, biesy tu stoją i pilnują. No Repus, dawaj. A wy też coś róbcie, a nie. Spróbujcie się do tego Lukasa przedostać. Widzisz? Mam biesy i się musisz ich bać teraz. Ense porobił bohaterów i zadowolony. Kopać dalej nie kopie do mnie. Co to jest? Wotan. Co? Jajco. Ja ci nic nie robię, co ty chcesz ode mnie? To jest Wotan? Nie, to jest Lukas. Co za... Musisz mieć coś, co szczela. Masz coś, co szczela? Ja? No ty. Moje jednostki, kurde, moje biesy jeszcze nie mogą. Moje biesy jeszcze nie mogą, nie. Musisz mieć coś, co strzela, bo inaczej oni ci to pozabijają. Kiedy, dobra, jest, no, w końcu. Jeśli tutaj, głupku, weź to. Kasuj i teraz sobie możesz robić biesy. Może jakieś, nie, dobra. Dobra. Repus, tam uważaj, ciśnie coś. Widzę.
Moi się, kurczę, jeszcze. Dobra, pany. Jedno drzewko zostało i będę z tobą połączony w wiecznej miłości. Ale jak on zapieprza tymi gunami? Jest. O, tu, on tu ma wieżyczki nastawione, kurde, jak się zakampił. Co to za kampienie? W tej grze. Kampienie się to nie jest podstawa, z gunwa nie powstała. Zero honoru. Właśnie, w żadnej grze to nie jest dobre. No dobrze, co to ma być? Ale to wiem już gdzie kogo mam odwiedzić, więc... Na kurde, nastawiał wieżyczek i zadowolony. Ja ci kurde zaraz dam. Ja ci kurde tutaj dam. Się skończy. Co to ma być? Ja ci pozwolę w ogóle na jakieś... Gdzie jest złoto? Czemu ja nie mam złota? No nie! Lukas! Co? Ale ten odcinek miał potrwać 10 minut! Dobra, trwa, możesz kończyć. Nie ma, czemu nie robisz strzelcy? No masz, dobra. Mam! No to... Czemu oni nie mogą? No przecież mogą. Dobra. No i teraz od lewej przyszli. Jak od lewej? Co ty tam masz? No kurwa, tego nie ogarnę. Chuj w dupę. A teraz wotan, kurde. Czemu moje biesy nie mogą? O, źle. Już mogą to zrobić, biesy. Pany biesy. I się tam skampił w rogu, jakieś... Jeju... Jakie taktyki. Siedzą potem, siedzą przez tydzień, grają w to i udają, że nie mają czasu na co, nagrywać. Co, potem... co ty, zagrałem dwa razy na kompa. Dobra, koniec tutaj, skończyło się. Co ja tu mogę robić? Nie. Gdzie to chcę, mam... Ciebie chcę. To są moje biesy. Pany. Na ciebie chcę. On już tam leci do ciebie? Jeszcze nie. Więc was matka nie miała? Jak twój bokciu będzie ginął, to krzycz. Ju, weźcie się, ogarnijcie z tym goldem. No to... Dobra. Ty też leć do góry. No dalej się kampi. Co za głupie taktyki, no kto to wymyślił? Kto wymyślił te taktyki, naprawdę? Rób więcej strzelców i udasz radę ścisnąć. Eju. Wróćmy do Bosia! Bo coś tam dawałeś radę? No! Ej, dasz radę. Taktykę mi zabrali, to nie fair. Ej, dasz radę. Ja tu muszę swoich włości pilnować. Myślę, w ogóle się nie... No, co ty kurde kombinujesz? No kurwa, gdzie to drewno? Zostawić mojego typa. Bo jak wam kurde moje te zrobię, się skończy. No, dobrze, w końcu biesy coś robią. Dobrze, ja pierdolę, w końcu się na coś przydają te moje biesy. Dobrze, bardzo dobrze. Weźcie to, zniszczcie. Zagrajmy w FIFA, że mi jakieś szanse, czy co. Kolejny repus, ja już tutaj zacznę ogarniać. O kurde, zobacz, repus, widzisz to? Co tu się dzieje? Widzę. Iśnij tam. Musimy tam cisnąć, bo inaczej będzie ciężko. Ja już mam hajsy. Jeju. Co wy robicie z tymi hajsami? Co ja robię z tymi hajsami, że ich... Ja się już poddaję, no kurwa, co to jest? Nie poddawaj się, repus. Zaraz to ściśniemy, repus, chodź. Zaraz to ściśniemy, nic się nie bój. Będzie dobrze. Ej, kurwa, jakby była opcja, zaznacz jednostki bojowe, a nie... Chodź, repus, bij się, repus, chodź. On się bije tutaj. Repus. Ale spójrz, co on ma w lewym górnym rogu. Dobrze. To mi obchodzi twój lewy do górny róg. Repus, chodź, bo tu jest źle. Repus. Repus, kochany. Dobra, bohater mu nie żyje. Repus, ty tam jesteś w ogóle? Lecę, no mówię, ja tu kurwa gówno ogarniam. More gold, kurde, gdzie ten gold? Kurwa. Co tu się dzieje, czemu nie ma goldów? Cisnąć, pany, cisnąć do góry. Wycofywać się. Gulę trzeba zabić, to trzeba zabić, tego wotana tu. Paniaka jednego, zabić to. Gdzie masz swoich piechurów? Nie wiem, wszystkich zgubiłem. Dobrze wiedzieć. Pojebało mi się, co się dzieje. Dużo się dzieje.
Ale chyba się udało wybronić, tylko sam strzelców może trzymaj, albo jakieś wieżyczki zrób tam po lewej, co tam się dzieje, żeby to jakoś ogarnąć. Kurwa, nie ma co grać, ten ich chłopów niszczy z drugiej strony. Widać, że masterowali. Dwie gry zagrałem przeciwko botom, dwie gry. Taka prawda. No. No serio. Kiedyś na studia grałem chwilę, ale to tak chwilę i to z kumplami ze studiów. No kurde, męczą i męczą, no wypad stąd. Wyjdą kurde i męczą, dobra. Wycofywać się wagony. Masz coś jeszcze repuszczu, już straciłeś wszystko? No kurwa, ja nie wiem co ja mam, bo mi co chwilę chłopak jakiegoś zaznacza. Chłop gówno robi, bo później idzie i się bić. Boże, ja tego tu naspamił. Ja wieżyczek. I weźcie z takimi grajcie, miliard wieżyczek zrobią kurde i szczęśliwi, no. Co tam gorzej ode mnie. Tam? Ale kto? Repust. Mam trzy wieżyczki, ole no wspomnił. No wiesz jak jest ciężko się przejść na początku przez te trzy wieżyczki? Wiesz po co ja muszę iść, żeby się przez nie przebić? Dobra, nie zmienię to faktu. Bo ja bohatera gdzieś zgubiłem. Aha, tu stoi. O, wróciłeś bohaterem, widzę. Jeju, i zrobili jeszcze coś, zabrali te kopalnie na środku, no co, no a wy co, przepraszam. Boże, wotan, zgubiłem się. Walczę masz przez chwilę, ja tu Repusowi całą ekonomię niszczę. Okej, okay. To ja wracam do ciebie. O, przyszli, nie? Nie. Dziękuję. O nie, to jest... A to drugi bohater, o tutaj masz taki na wykończeniu, jak miło. Nabić. No uciekamy stąd. Repus, pomóż. Dobre pieski, tak. Czemu mam ci kurwa pomóc, jak ja wojska nie mam? Rób wojsko. Robię. Dobrze. Tylko chłopów też już nie mam. Boże. A co ty masz? Co ty masz? Pierdol mam. Pierdol mam. O kurwa. Cofać się. Dobra, ty gulu. Spieprzaj tych chłopów. Mogę ci jakoś pomóc? Dam radę? No nie dam rady ci pomóc, no. Kurde, zakampią i leci jeszcze... O nie, o to już jest GG w tym momencie. To już jest GG. Już tego nie ogarnę. Teraz bij czymś. Dobrze. Złapałeś. Bij. Dobrze, jeszcze jestem w stanie cię jakoś wybronić. Najmniej staram się. Żeby to jakoś wyglądało w miarę. A wybiesy tam do góry, proszę. Ach, to trzeba będzie jednak się przy następnej rozgrywce trochę bardziej ogarnąć, bo ja widzę, nie, że... będzie trzeba ją zrobić kiedy indziej. Ale co to za maz wieżyczek? Ale serio, ja jedyne co to zrobiłem, to wrzuciłem na YouTube'a build orków, robię ten build i jest dobrze. To jest jak Starka. No oryginalnie grać nie umiesz, tylko z neta. No oczywiście, no a co? To mądrzej się od ciebie, to korzystasz z tego. No woda, spierdalaj stąd, nie wiem, idź na siłownię, gdziekolwiek. Nie. Schował się nad wodą, kurwa, i mi chłopów niszczy. To muszę coś przetestować, bo nie pamiętam. Goldem u mnie to jest. Dobrze dupa. Pamiętałem, kurwa. Dobrze. Co tam się dzieje? O nie. Ja pierniczę, spadać stąd. Cofaj się, Wota. Chodź tutaj, pójdziemy Repusa zniszczyć. No nie. Ty tam się ciągle bronił, tutaj to ciągle Repusa niszczę od góry. Nękam go. Jemy. Staram się tutaj coś zrobić, Repus, żeby cię jakoś ulżyć w cierpieniu. W sumie. Teraz będzie 20 minuta, czwarta reklama wejdzie. Można kończyć. Dobra, po bohaterze. Dawaj, teraz tych ścisnąć. Co ten tu robi, kurde? Cofnąć, wyleczyć. Dobrze. O nie. Uważaj, z tyłu ma tu go, tych. No wiem, cofam się właśnie. A tu wyżyczki mamy, co nie podejdzie. More gold. Ja tylko słyszę more gold. To samo mówi. Ile my mamy tego limitu na tych goldzie? No coś tak dużego. Że się to nie kończy. Ty tam trzymaj cały czas tych strzelców. Jeszcze 3000. I jakieś wieżyczki tam zrób. Czemu ty tam nie masz wieżyczek? Bo nie mam farmerów, bo mi zajebał.
Przecież masz użyć tych, co są przy Goldzie. Dobra, tak. Dobra, ty już idziesz walczyć, bo musisz też walczyć. Dobra. More gold, more gold. Trzymasz tam w razie czego? No, mam. O chuj do strzelca drewno. No, musi mieć swój ten, nie? Przecież on ma takie drewniane, to gdzie trzyma. On kamykami powinien rzucać. Opierdalać. To zwykły chłopek mógłby być wtedy. Dobra. Ja tu coś postaram się jeszcze zrobić. Dobre. Wiem. Nie ma sensu iść, muszę iść od strony repulsa. Co mi chłopów? Dobrych perelowskich ziomków mi bijesz. Biegnę ci na pomoc. Znaczy, staram się. Moje jednostki nie mogą się tam przydostać w ogóle. No i widzicie, z czym my tu musimy z biednym repusem się bić. Jeszcze od tyłu nas biorą. No cheatują! No cheatują, no. Ja ostatni raz grałem, przyznaję się, bez bicia jakieś, nie wiem, 7-8 miesięcy temu. A ci tutaj trenowali cały tydzień. Co ty? Grałem dwa razy. Teraz nie możemy, teraz nie, to innym razem nagramy. A się okazuje, że oni siedzieli i trenowali. Następny mecz ja z Lukasem. U mnie musi być długi, u was niekoniecznie. Dobra, całą armię zniszczyłem. No ja tu mu cały czas ekonomię niszczę, to już repus, wiesz, on nic nie będzie miał tutaj tak naprawdę. Ołtarz mu niszczę. Ze wszystkim ma no to coś, zobacz, no, już wiecie, jak będzie wyglądać odcinek u mnie, tak samo. Nie, bez przesady. Co bez przesady? Nie, no, ja już mogę. Nie zrobiłeś nic, żeby chronić ekonomię, no. Bo teraz wiesz, że musisz to zrobić. Dobra, to już nie ma sensu, możemy równie dobrze wyjść z gry po prostu. Nie, ja chcę bohatera nabić. Po co? Ja w ogóle bohatera mało co robiłem przez całą grę. No nie, mówię tutaj ten bohatera, jak odkryłem, że jest taki fajny u orków, to po prostu już miażdżę. No tak, wiem, on jest fajny, ale wiesz, ja się skupiłem na prostu na nękaniu ekonomii. A to dobrze, no to jest clue. Przecież repus cały czas miał te, u mnie gargulce, a czy u siebie moje gargulce, i tylko jak tylko coś odchodził armią, to od razu gargulce przylatywały. Ja to przecież tam pocisnąłem na początku Lutela, a potem pocisnąłem tego trochę repusa troszeczkę. Repus, szukamy sobie innych kolegów, nie? Ci tutaj nie są fajni. Ja idę do Isamu. Mówisz. No i co to ma być, co to ma być w ogóle? Jak tak można? Ja nie rozumiem. Lutel, wieżyczki. Co wieżyczki? Buduj. Ale po co? Że już tego nie wygrał. Wygra. Ja już tylko czekam, aż oni powiedzą, że możemy wyjść z gry. Wow, oblegają nasze miasto, co on nie powie. Takie nie, miasto. No jeszcze... Ale zostaw jeszcze tego zabić. Chłopa! On jak komu zrobić? Lećmy. Jest to jak przejść? No, przecież wyrąbali sobie przejście. Aha. No po co już, dobra, to ja wam to ułatwię, po prostu wyjdę z gry, no i będzie nie, w sprawie. Nie, 3 minuty jeszcze, reklamy. Ach, reklamy, tak już wszyscy to wyłączyli. Nie? Półtorej minuty przetrzymaj, półtorej minuty. Ja się obraziłem. To są cheaty, haksy. No, cheaty. Taka armia, ale taka powiem armia, wam, że panowie, biedny. Na serio grałem tylko dwa razy na kompa. No, ja nie. Po prostu kiedyś bardzo dużo StarCrafta oglądałem jakoś tak. Ale to należenie na ekonomii i tak dalej siadło. A te wieżyczki co nas strzelają? To są wieżyczki? To są domki, tak, co nie co dają ci. Tak, to są domki, które dają ci, wiesz, żywność, co nie, czy tam. No zwiększają ci limit populacji, co nie? Ale no też tak, możesz ustawić się tak, na atakujące. Bo tak jak patrzę na mapę i liczbę moich budynków, a waszych, to tak trochę tego więcej. Nie, bo wiesz, to budujesz budynek, który ci daje większą populację i od razu masz więcej tego, bo wieżyczkę obronną, jak przerobisz ją. Aha. Ja jestem smutnym człowiekiem w tym momencie. Załamaliście mnie. Ja się wycofuję z tej współpracy. Gdyby nie fakt, że macie więcej subskrypcji, powiedziałbym, że wolę Kiksunia. Ale tak to nie. Tak właśnie to powiedziałeś.
Wiecie, kluczem było do tego, że ja jak najszybciej zabrałem to złoto ze środka. Miałem cały czas więcej od 2 złota. No. Widzisz, Lukas, taki sojusznik zabrał złoto i się cieszy. Właśnie. No przecież mogłem mu przesłać, czy nie mogłem? A ja mu w tej Europie wysyłałem to złoto, a ten sojusz? Tutaj... Mogę. Możesz. No co, i nie przesłałem? Przesłałem. Przesłałeś. No. Jest. To nie jest, pozostaje nam tylko podziękować. Czyli Lukas, jeszcze zobaczyć te statystyki, co nie? A to czekaj, czyli zakończ, tak? Tak, zakończ. Patrzmy na te statystyki i śmiejmy się z Rupusa. Ha, ha, ha. Chuju. Śmiejcie się z Rupusa. Nie, żartuję. Dobrze było. To co, kolejny odcinek u Rupusa, tak? Jutro, o 16. Boże, zasoby twoje. Ale najpierw muszę się nauczyć grać. No to dasz radę. Dobra, to co, żegnamy się, tak? Tak. To na razie, pa. Pa. Heja.